Tonight, a 22-year-old case of a missing man, one step closer now to being solved thanks to Google Maps. The facts around this case are pretty bizarre. Look closely. The image from Google Earth reveals a car submerged in the pond in Wellington, Florida. You know, today, it's just unbelievable. You can get caught when you don't even know somebody's watching. Google Maps zmieniło sposób, w jaki eksplorujemy świat. Co miesiąc ponad miliard ludzi korzysta z niego, aby uzyskać wskazówki do jazdu. Czasem jednak ludzie widzą na mapach rzeczy, które można opisać jedynie jako niepokojące. Na przykład to zdjęcie, które ktoś nazwał najdziwniejszym obrazem na Google Maps. Wyglądało, jakby w polu stała armia zombie. Ale zagadka została szybko rozwiązana, gdy okazało się, że to była wystawa artystyczna strachów na wróble w Finlandii. To tylko jedna z wielu tajemnic, w które zamieszane było Google Maps na przestrzeni lat. Pomogło w wykrywaniu przestępstw, odnajdywaniu zaginionych osób, a nawet przyczyniło się do osadzania przestępców za kratkami. Dziś przyjrzymy się najdziwniejszym tajemnicom rozwiązanym za pomocą Google Maps i Google Earth, które jest nieco bardziej zaawansowaną wersją map. Zaczniemy od lżejszych spraw, a zakończymy na tych bardziej niepokojących przypadkach. Dlatego warto oglądać do końca. Zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów oraz napisz komentarz mapy, a przypnę ci serduszko. Reporterzy BBC wykorzystali Google Earth, by odkryć tajemnicę okrutnej zbrodni, której sprawcy długo pozostawali anonimowi. Jakie inne sekrety mogą jeszcze skrywać zakamarki internetu? Tajemnica anonimowego wideo. 10 lipca 2018 roku dwuminutowe wideo stało się wiralem w internecie. Jednak w przeciwieństwie do innych wiralowych filmików, które bawią ludzi, to zawierało nagranie, które ktoś opisał jako jedno z najgorszych, jakie kiedykolwiek widział. Rozmazane nagranie zaczyna się od żołnierzy prowadzących dwie kobiety przez zakurzone pole. Nie jest jasne, dokąd dokładnie zmierzają. W trakcie marszu żołnierze oskarżają kobiety o bycie członkiniami grupy rebeliantów, która sprawia problemy w okolicy. Wideo kończy się tragicznie. Żołnierze odbierają życie kobietom. Niestety oprócz kilku pseudonimów i twarzy uchwyconych w nagraniu, nikt nie wiedział, kiedy i gdzie zostało ono zarejestrowane, kim byli żołnierze, ani nawet w jakim kraju służą. Jedno było jednak pewne. To była zbrodnia. Wideo wywołało publiczne oburzenie i pojawiły się apele o ukaranie winnych. Jednak ukaranie sprawców miało być trudne, gdyż nikt nie wiedział, gdzie doszło do tej zbrodni. W mediach społecznościowych niektórzy twierdzili, że incydent miał miejsce w Mali, inni zaś, że w Kamerunie. Jednak rządy zarówno Kamerunu, jak i Mali szybko zaprzeczyły tym oskarżeniom. Minister komunikacji Kamerunu wydał oficjalne oświadczenie, stwierdzając, że żołnierze na wideo nie nosili odpowiedniego wyposażenia ani nie posiadali właściwej broni, aby być członkami armii kameruńskiej. W tym momencie stało się oczywiste, że nikt nie przyzna się do tej zbrodni. Wtedy zespół reporterów BBC postanowił sam rozwiązać tę zagadkę i doprowadzić winnych przed wymiar sprawiedliwości. Aby to zrobić, musieli ustalić trzy rzeczy. Gdzie to się stało, kiedy się to wydarzyło i kto był za to odpowiedzialny. Jedyne, czym dysponowali, to wiralowe wideo. But the first 40 seconds of the film capture a mountain range with a distinctive profile. Po wielokrotnym obejrzeniu nagrania zauważyli jednak kilka wskazówek, które mogły im pomóc w geolokalizacji miejsca zdarzenia. Geolokalizacja to określenie dokładnej lokalizacji na Ziemi, tak jak przy użyciu mapy do znalezienia miejsca. The video also reveals other details that can be matched precisely to what we see on the satellite imagery. This track, these buildings, geolokalizacja korzysta z różnych narzędzi, aby dokładnie wskazać specyficzne miejsce. Mogą to być narzędzia takie jak GPS, które śledzi lokalizację za pomocą satelitów, albo nawet wskazówki z obrazów czy filmów. Reporterzy BBC postanowili skorzystać z Google Earth, aby pomóc sobie w geolokalizacji. This building is visible on satellite imagery, but only until February 2016.
The must have happened before that date. Pierwszym krokiem było ustalenie, gdzie doszło do zbrodni, a najlepszym sposobem na to było przyjrzenie się krajobrazowi z wideo. Korzystając z Google Earth, znaleźli miejsce, które idealnie pasowało do gór uchwyconych na filmie. Było to niedaleko miasta Zelit w północnym Kamerunie, w pobliżu granicy z Nigerią. The video also reveals this footpath, a path that only appears in the hot, dry season between January and April. Teraz, gdy mieli ogólne pojęcie o miejscu, użyli Google Earth, aby dokładnie ustalić, gdzie doszło do zdarzenia. Po przeanalizowaniu wszystkich danych byli pewni, że incydent miał miejsce w Kamerunie. Drugim krokiem było ustalenie, kiedy to się wydarzyło, co okazało się bardziej skomplikowane. Reporterzy przeanalizowali każdy punkt orientacyjny, budynek i drzewo z wideo, a następnie porównali je z satelitarnymi obrazami Google Earth z lat 2013 do 2018. After weeks of denying that these things took place in Cameroon, Bakari announced that seven members of the Cameroonian military had been arrested and were under investigation. Doszli do wniosku, że nagranie musiało zostać zarejestrowane pomiędzy rokiem 2015 a początkiem roku 2016. One of them is this man, introduced at the start of the film as Chocho. Voilà le caporal chef, Chocho. We found a Facebook profile that links the nickname Chocho to a soldier called Cyriac Pitiala. Znali już rok, ale nadal potrzebowali ustalić dokładny miesiąc. Korzystając z kąta i kierunku padania promieni słonecznych, zawęzili ramy czasowe do okresu między 20 marca a 5 kwietnia 2015 roku. Teraz pozostało już tylko jedno pytanie. Kim byli ci żołnierze? Wskazówka od Amnesty International wskazała, że mundury żołnierzy i ich oznaczenia mocno sugerują, iż byli to Kameruńczycy. Aby potwierdzić swoje podejrzenia, reporterzy zaczęli szukać członków armii kameruńskiej na Facebooku. W trakcie tych poszukiwań rząd Kamerunu nagle wydał oświadczenie prasowe. Korzystając z listy potencjalnych podejrzanych dostarczonej przez rząd, reporterzy zawęzili swoje poszukiwania na Facebooku. Wkrótce odnaleźli profile trzech mężczyzn, którzy pojawili się w wideo. Ale to nie wszystko. Dziennikarze natknęli się na zdjęcia kameruńskich żołnierzy w mundurach, które odpowiadały tym z nagrania. Dwa miesiące po tym, jak wideo stało się wiralem, zespół BBC opublikował dokument, w którym ujawnili, co odkryli. BBC przedstawiło także swoje ustalenia rządowi Kamerunu. Skonfrontowany z tak dużą ilością dowodów, rząd w końcu przyznał, że za wideo odpowiedzialni są kameruńscy żołnierze. Następna historia to dowód, że żart na Google Maps może wywołać panikę. A co się stanie, gdy policja będzie musiała stawić czoła prawdziwej tajemnicy? Tajemnica szalonego mechanika. W czerwcu 2014 roku ktoś znalazł na Google Maps zdjęcie, które było tak niepokojące, że postanowił zadzwonić na policję. Jakie zdjęcie mogło zmusić kogoś do tego, by zadzwonił do stróżów prawa? Now, look down the road past that light blue car on the right. Move one step closer here and a man appears to be looming over another. Patrząc na obraz z innego kąta, sytuacja wyglądała jeszcze bardziej mrocznie. To dziwne zdjęcie zostało zrobione przez Google Street View. Let's get right next to them and it appears the man in light red overalls is face down, spread eagle. Drive past and you can see the other man appears to have an axe in his hand. Street View powstało w 2007 roku, aby stworzyć trójwymiarową mapę świata. Google używało samochodów z zamontowanymi kamerami, które jeździły po drogach i robiły zdjęcia ulic. Te obrazy były następnie przesyłane do internetu, aby stworzyć mapy ulic. Po zobaczeniu tego zdjęcia policja miała jedno pytanie. Co stało się z tym mężczyzną? Na szczęście Google Maps wskazało dokładną lokalizację zdjęcia, więc policja wiedziała, dokąd się udać. Zdjęcie zostało wykonane w warsztacie samochodowym przy ulicy Gill i Le Edinburgh. Kiedy jednak policja przybyła na miejsce, nie mogła uwierzyć w historię, którą usłyszeli. W sierpniu 2012 roku dwóch mechaników, Gary Kerr i Dan Thompson, naprawiało samochody w swoim warsztacie, kiedy zauważyli nadjeżdżający samochód Google. Postanowili się zabawić. Jeden z mechaników, Dan Thompson, położył się na ziemi, udając nieprzytomnego, a drugi, Gary Kerr, stanął obok niego, trzymając w ręku trzonek od kilofa. Thompson powiedział później, że to był spontaniczny pomysł.
Wydawało się to oczywiste, więc rzuciłem się na ziemię, a Gary złapał trzonek od kilofa z garażu. According to Edinburgh Evening News, Thompson was mortified when police showed up. He says the officers were actually impressed and left laughing. Kiedy samochód Google przejeżdżał obok, zrobił zdjęcie tej mylącej sceny. Ponad rok później ktoś zobaczył zdjęcie na Google Maps. Pomyślał, że to prawdziwy atak i zadzwonił na policję. Policja zorientowała się, że to był żart i nie doszło do żadnego przestępstwa. Wiele osób zostało odnalezionych dzięki Google Maps. Kolejna osoba zniknęła na 20 lat, ale nie była zaginiona. Ukrywała się. Tajemnica kucharza mafii. 60-letni Manuel Mormino był popularnym kucharzem, który serwował pyszne dania kuchni włoskiej w Galapagar w Hiszpanii. Manuel miał kochającą żonę i prowadził sklep spożywczy w okolicy. Jednak Manuel nie był tym, za kogo go wszyscy uważali. Oszukał całe miasteczko. Zanim stał się uwielbianym kucharzem, Manuel nazywał się Joaco Gamino i był szefem grupy mafijnej STA na Sycylii. We Włoszech działa wiele mafijnych gangów, ale grupa STA była jedną z najbardziej bezwzględnych. Mafia STA została założona przez byłych członków innych mafijnych rodzin, wyrzuconych za nieposłuszeństwo. W związku z tym mafia STA nie przejmowała się honorem. Ich jedynym celem było zarabianie pieniędzy poprzez działalność przestępczą. Podczas swojej kariery w mafii STA Gamino zdobył reputację twardego i bezlitosnego człowieka. Pewnego razu zabił niewinnego człowieka, błędnie podejrzewając go o bycie członkiem wrogiego gangu. Gamino był także bardzo zręczny w ukrywaniu się przed policją i unikał schwytania aż do roku 1998, kiedy został aresztowany w Barcelonie i przewieziony do Włoch, aby odbyć dożywocie. Jednak Gamino nie miał zamiaru spędzać życia za kratami. W ciągu 4 lat swojego uwięzienia znalazł sposób na ucieczkę. Uciekł w 2002 roku, kiedy ekipa filmowa kręciła film w więzieniu. Podczas kręcenia ogłoszono alarm, ponieważ inny więzień próbował wspiąć się na mur. Kiedy strażnicy próbowali schwytać uciekiniera, Gamino skorzystał z okazji. Szybko wmieszał się w tłum odwiedzających, członków ekipy filmowej i statystów, którzy opuszczali więzienie. Strażnicy zorientowali się dopiero po kilku godzinach, że Gamino zniknął, a włoskie media doniosły o jego ucieczce następnego dnia. He establishes himself in another country just outside of Madrid. He changes his name, he gets married, he works as a chef. Italians, we like to eat, we're chefs. Włoska policja zorganizowała zakrojoną na szeroką skalę obławę, ale nikt nie mógł znaleźć Gamino. Wydawało się, że zniknął bez śladu. Przyjaciele pomogli mu uciec do Hiszpanii, gdzie zaczął nowe życie. Zmienił imię na Manuel i rozpoczął pracę jako szef kuchni w restauracji. Jednak włoska policja nigdy nie przestała go szukać. Słyszeli, że ukrywa się w Hiszpanii, ale nie wiedzieli gdzie. Dopiero 20 lat po ucieczce Gamino policja otrzymała wielką wskazówkę. Cocina de Manu, meaning Manu's kitchen. Here it is, back in 2018, also on Google Street View. Samochód Google Street View przejeżdżał przez hiszpańskie miasteczko Galapagar, kiedy uchwycił obraz dwóch mężczyzn rozmawiających przed sklepem z warzywami i owocami. Włoska policja zauważyła, że jeden z mężczyzn bardzo przypomina Gamino, ale chcieli mieć pewność. Po dalszym dochodzeniu natrafili na coś, co ich przekonało, że to on. Policja odkryła stronę na Facebooku należącą do restauracji w Galapagar. Na stronie restauracji zamieszczono zdjęcie Gamino w stroju kucharza, stojącego obok pieca do pizzy opalanego drewnem. Kiedy powiększyli zdjęcie, zauważyli bliznę po lewej stronie jego podbródka. Kiedy sprawdzili zdjęcia więzienne Gamino, okazało się, że miał bliznę w tym samym miejscu. Policja skorzystała z technologii progresji wiekowej na starym zdjęciu Gamino, aby sprawdzić, jak wyglądałby po 20 latach. Twarz wygenerowana przez komputer wyglądała dokładnie jak kucharz Manuel Mormino. An Italian mafia boss who's been on the run for decades has been arrested after he was spotted on Google Maps in Spain. Włoska policja skontaktowała się z hiszpańską jednostką do spraw poszukiwania zbiegów. I 17 grudnia 2001 roku Joaco Gamino został aresztowany, kiedy spacerował ulicą. Kiedy policjanci odprowadzali go w kajdankach, Gamino krzyczał: "Jak mnie znaleźliście? Nie rozmawiałem z rodziną od 10 lat.
Po 20 latach ucieczki Google Maps pomogło schwytać znanego przestępcę i wrócić go za kraty, aby odbył swoją dożywotnią karę. U następną historię to nie tylko kradzież, ale tajemnica, która ujawniła się dzięki przypadkowemu zdjęciu na Google Street View. Jak mógłbyś wykorzystać technologię, aby pomóc policji rozwiązać sprawę, która ciągnęła się przez lata? Tajemnica znikającej furgonetki. Samochody po prostu nie znikają. Jeśli zniknie auto, oznacza to, że ktoś je ukradł. Where's the caravan go? Instead of finding the trailer, called a caravan here, parked in the driveway, there was nothing. Dokładnie tak pomyślał David SS, kiedy zauważył, że jego przyczepa kempingowa nie stoi już na podjeździe. Kradzież miała miejsce w czerwcu 2009 roku, po tym jak pan SS opuścił rodzinny dom na zaledwie godzinę. Zainstalował alarm samochodowy i blokadę na koło, aby uniemożliwić komuś jej wyprowadzenie. Ale mimo tych środków bezpieczeństwa ktoś ukradł furgonetkę w biały dzień między godziną 9.30 a 14.00. And then suddenly, you know, it dawned on me. It's gone. Then you had that awful sinking feeling. Jedyną rzeczą, którą złodziej zostawił, były blokady kół, które miały zabezpieczyć przyczepę. Tygodnie po zgłoszeniu kradzieży policja nie miała żadnych tropów. David myślał, że już nigdy nie usłyszy o skradzionej przyczepie. Jednak jego szczęście miało się zmienić. Everyone was looking at their house addresses. And then I looked at mine, and then mine was just different because I had a man that I didn't know standing on my driveway. 9 miesięcy po kradzieży w marcu 2010 roku 11-letni syn Davida przeglądał zdjęcia Google Street View swojego domu, kiedy natknął się na zaskakujący trop. Okazało się, że przypadkowo samochód Google przejeżdżał obok ich domu, gdy dochodziło do kradzieży. And the man had an SUV with him, suspected of being the vehicle he'd used to tow the trailer away. Google uchwyciło zdjęcie łysiejącego mężczyzny w okularach stojącego obok zielonego SUV-a na ich podjeździe. To zdjęcie pomogło im zrozumieć, jak złodziej wywiózł przyczepę. David zaniósł zdjęcia na policję. Jeśli policja mogłaby odnaleźć zielonego SUV-a ze zdjęcia, znalazłaby złodzieja. Problem polegał na tym, że Google rozmyło tablicę rejestracyjną samochodu złodzieja ze względu na swoją politykę prywatności. Sprawa ciągnęła się miesiącami, gdy policja próbowała przekonać Google do odsłonięcia numeru tablicy rejestracyjnej tajemniczego mężczyzny. Ostatecznie zajęło to rok, ale opóźnienie skomplikowało śledztwo. Do czasu, gdy policja uzyskała numer rejestracyjny, podejrzany sprzedał swojego zielonego SUV-a, co utrudniło jego odnalezienie. Mimo to policja nie poddała się i 3 lata po kradzieży przyczepy w końcu odnaleźli złodzieja i aresztowali go. Wszystkie dotychczasowe przypadki dotyczyły osób żywych, ale w kolejnym rozdziale zobaczymy, jak Google Maps rozwiązało zagadkę dotyczącą kogoś, kto zmarł prawie 10 lat przed wynalezieniem tej technologii. Tajemnica mętnego stawu. 7 listopada 1997 roku 40-letni mężczyzna opuścił klub nocny na Florydzie i nigdy więcej go nie widziano. Mężczyzna nazywał się William Molt i widziano go, jak odjeżdżał z klubu tuż przed północą. William zadzwonił także z klubu do swojej dziewczyny, mówiąc, że wkrótce wróci do domu, ale to była ich ostatnia rozmowa, ponieważ William nigdy nie dotarł do domu. Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie zaginięcia, ale sprawa utknęła w martwym punkcie. Nie było śladów wypadku samochodowego ani porwania, a także nie odnotowano, aby William przechodził przez lotnisko lub przekraczał granice Stanów Zjednoczonych. Jak to możliwe, że mężczyzna i jego samochód zniknęli bez śladu? Przez 22 lata przyjaciele i rodzina Williama nie mieli pojęcia, co się z nim stało, aż do sierpnia 2019 roku, kiedy ktoś korzystający z Google Earth zauważył coś dziwnego w dużym stawie w Wellington na Florydzie. Policja została powiadomiona i wkrótce zaczęła wyciągać biały sedan z wody. Po wyciągnięciu samochodu znaleziono w środku szczątki Williama Molta. Biuro szeryfa stwierdziło, że Molt prawdopodobnie stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał do stawu tej nocy.
Nikt nie zauważył samochodu pod wodą podczas pierwszego śledztwa 22 lata wcześniej, ale z czasem zmiana poziomu wody sprawiła, że samochód stał się widoczny dla satelitów Google Earth. On the Google images it looked so clear, but when you actually stand next to one of these man-made lakes, they're typically brown or green and it's almost impossible to see what's in the water. Ta historia odkrywa, jak przestępcy przez 4 lata ukrywali swoją nielegalną plantację marihuany pod zasłoną kukurydzy, aż technologia Google Earth ujawnili ich tajemnice. Ale co się stanie, gdy Google odkryje zbrodnię sprzed lat, związaną z osobą, która nie żyje? Tajemnica ukrytej plantacji kukurydzy. Rolnictwo to jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych profesji w historii, ale co się dzieje, gdy farmę prowadzą przestępcy? W roku 2004 grupa kryminalistów kupiła ziemię i założyła farmę w Szwajcarii. Nie była to jednak zwyczajna farma, ponieważ uprawiali marihuanę. Ich plan polegał na uprawie i sprzedaży produktu na skalę krajową, zarabiając przy tym ogromne pieniądze. Aby jednak plan się powiódł, gangsterzy musieli ukryć swoją ogromną, dwujęzyczną plantację przed policją, a wiedzieli dokładnie, jak to zrobić. Otoczyli swoją plantację marihuany polem kukurydzy. Każdy, kto stałby na skraju farmy, widziałby tylko rzędy wysokiej, zielonej kukurydzy. Policjanci mogli wejść na teren farmy, nie zdając sobie sprawy, co kryje się wśród pól kukurydzy. Ten trik działał przez 4 lata, od 2004 do 2008 roku. Gang hodował i wysyłał po kraju 7 ton towaru, zarabiając od 3 do 10 milionów franków rocznie, co stanowiło około 8,7 miliona dolarów amerykańskich. Szwajcarska policja zauważyła, że produkt pojawił się na ulicach, ale nie wiedziała, skąd pochodzi. Wiedzieli, że nie był przemycany przez granicę, a przypuszczali, że uprawiany był gdzieś w kraju, ale gdzie? W roku 2009 szwajcarscy funkcjonariusze korzystali z Google Earth, aby znaleźć adresy kilku rolników podejrzewanych o handel narkotykami. Wtedy zauważyli coś dziwnego. Na zdjęciach satelitarnych zobaczyli ogromną dwujęzyczną plantację ukrytą w polu kukurydzy. Gdy powiększyli obraz, odkryli plantację marihuany, wyraźnie widoczną na Google Earth. Policja przeprowadziła nalot na farmę, aresztując 16 osób i przejmując 11,1 tony towaru. Znaleziono także gotówkę i kosztowności o wartości 900 tysięcy franków szwajcarskich, co stanowiło około 780 tysięcy dolarów. Następna tajemnica dotyczy złodzieja, którego stos skradzionych przedmiotów był tak ogromny, że można go było zobaczyć z kosmosu. Tajemnica góry rowerów. Tajemnica góry rowerów zaczęła się od inwazji szczurów w Little Moor w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire. Nagły problem z gryzoniami był zaskakujący, ponieważ okolica była dość czysta. Jednak nie trzeba było długo czekać, by wszyscy zdali sobie sprawę, skąd pochodzą szczury. 54-letni mężczyzna z sąsiedztwa zgromadził stos rowerów na swoim podwórku. Stos ten był tak duży i chaotyczny, że stał się siedliskiem dla szczurów, które terroryzowały okolice. Jedną z rozwścieczonych sąsiadek była 53-letnia Colleen Butler, która mieszkała na tej samej ulicy od 32 lat. Colleen była bardziej zdenerwowana niż ktokolwiek inny, ponieważ mieszkała tuż obok tej góry rowerów. Opisywała sytuację, narzekając: miałam szczury, miałam kłótnię z nim i innymi sąsiadami, mój płot się zawalił, a ludzie byli dla mnie niegrzeczni, bo zakładali, że to ja jestem właścicielką tych rowerów. To wywoływało u mnie ogromny niepokój. Kiedy Colleen skonfrontowała się z mężczyzną w sprawie rowerów, dał jej dość logicznie brzmiące wyjaśnienie. Powiedział, że rowery są gromadzone, aby wysłać je do Afryki dla potrzebujących dzieci. Chociaż początkowo Colleen uwierzyła, szybko zorientowała się, że to kłamstwo, bo rowery nigdy nie zostały wysłane, a stos ciągle się powiększał z tygodnia na tydzień. Rozmowa z mężczyzną nie przyniosła rezultatów, więc Colleen postanowiła zgłosić problem do lokalnych władz. Jednak odpowiedź, którą otrzymała, tylko dodała oliwy do ognia. Zadzwoniłam na linię pomocy, ale oni stwierdzili, że nie mogą nic zrobić, ponieważ rowery nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego, mówiła Colleen.
Dopiero gdy Google Earth zrobiło zdjęcie tej niepokojącej góry rowerów, sprawa stała się nagłośniona i przyciągnęła uwagę prasy oraz lokalnych władz, które w końcu podjęły działania, aby rozwiązać problem. Kolejna osoba z naszych zagadek rzekomo popełniła straszną zbrodnię w jednym z najbezpieczniejszych miast w Ameryce. Tajemnica toksycznych kochanków. Kiedy ludzie się pobierają, obiecują sobie miłość i ochronę na całe życie. Jednak małżeństwo Brada i Nancy Cooper pełne było sekretów, niebezpieczeństw i zdrady. Nancy i Brad poznali się w 1999 roku, kiedy oboje pracowali dla IBM w Kanadzie. W ciągu roku ich przyjaźń biurowa przekształciła się w związek, ale mimo że wydawało się, że to typowa historia miłosna, Mary miała specyficzny powód, by spotykać się z Bradem. Powód, który wiele lat później miał ją prześladować. Nancy wybrała Brada tylko dlatego, że ktoś inny złamał jej serce. Zawsze umawiała się z popularnymi, otwartymi mężczyznami, ale po tym, jak jej ostatni związek z odnoszącym sukcesy kanadyjskim biznesmenem zakończył się rozczarowaniem, Nancy postanowiła zagrać bezpiecznie, a Brad był bezpiecznym wyborem. Był cichy, powściągliwy i dość nudny, ale Nancy powiedziała swojej siostrze, że Brad wydaje się być stabilniejszy i że wierzy, iż może jej dać dzieci oraz spokojne życie. W październiku 2000 roku Nancy i Brad pobrali się w małej restauracji w Kanadzie. Niedługo potem przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, ponieważ Brad dostał pracę w Cisco. Mieli wielkie marzenia, gdy osiedlali się w swoim nowym domu w Cary, w stanie Karolina Północna, jednak te marzenia szybko przerodziły się w koszmary. Zaledwie 2 lata po ślubie, w 2002 roku, pojawiły się pierwsze problemy. Nancy odwiedziła wtedy swoją rodzinę w Kanadzie i powiedziała im, że jest znudzona i nieszczęśliwa w Karolinie Północnej, a także nie chce tam wracać. Jej największym problemem było to, że jako obywatelka Kanady nie mogła pracować w Stanach Zjednoczonych bez wizy pracowniczej, a brak możliwości zarabiania pieniędzy frustrował ją i sprawiał, że czuła się zależna od Brada. Trudno też było jej rodzinie przesyłać pieniądze, ponieważ Nancy nie miała numeru ubezpieczenia społecznego, aby otworzyć konto bankowe. Nancy zdecydowała się wrócić do Stanów tylko dlatego, że Brad przyjechał do Kanady i błagał ją, aby wróciła z nim. Po powrocie do Cary przez jakiś czas wszystko wydawało się w porządku. Między 2004 a 2006 rokiem urodziły im się 2 córki, a Nancy mogła zarobić trochę własnych pieniędzy, pracując jako niania. Jednak na początku 2008 roku stare problemy powróciły. Tym razem Nancy zrozumiała, że to Brad jest przyczyną wszystkich jej problemów. Najpierw odkryła, że Brad nigdy nie złożył wniosku o jej wizę pracowniczą, celowo uniemożliwiając jej pracę i uzależniając ją od siebie. Zablokował także jej dostęp do kart kredytowych i usunął jej nazwisko z kont bankowych. Brad tłumaczył, że Nancy wydawała więcej pieniędzy, niż mogli sobie pozwolić i chciał, aby nauczyła się odpowiedzialności finansowej. Był jednak jeszcze jeden poważny problem, który zniszczył ich małżeństwo na dobre. Nancy odkryła, że Brad miał romans z 2 kobietami, w tym z 1 z sąsiadek, która była jedną z najbliższych przyjaciółek Nancy. Wtedy Nancy postanowiła zakończyć związek, rozwieść się z Bradem i wrócić z dziećmi do Kanady. Jednak po prawie 8 latach bez pracy Nancy była w trudnej sytuacji. Prawnik powiedział jej, że jeśli opuści dom, może stracić wszystko, nawet prawo do opieki nad córkami. Brad nie chciał rozwodu, a chęć Nancy do odejścia tylko sprawiła, że stawał się coraz bardziej kontrolujący. Brad włamał się do jej maili, podsłuchiwał rozmowy telefoniczne i ukrył paszporty dzieci, aby uniemożliwić im opuszczenie kraju. Brad ograniczał nawet ilość paliwa w jej samochodzie, aby upewnić się, że Nancy nie mogła pojechać dalej niż on chciał. Saturday morning at 7 a.m. Her husband says she left their home in the upscale Lockmere neighborhood and went for a jog. She's not been seen since. Atmosfera w domu stała się bardzo napięta. Nancy spała w osobnym pokoju. Zawsze zamykała drzwi na klucz i trzymała klucze w kieszeni. Wieczorem 11 lipca 2008 roku Nancy i Brad poszli na grilla u sąsiadów wraz z 2 młodymi córkami.
Jednak ich relacje były tak napięte, że zaczęli się kłócić na oczach wszystkich obecnych. Po kilku godzinach impreza dobiegła końca, a wszyscy się rozeszli. Nikt nie wiedział, że tej nocy ich dzielnica stanie się miejscem zbrodni. Następny dzień to była sobota, 12 lipca 2008 roku. Nancy miała spotkać się z przyjaciółką o godzinie 8 rano, ale nigdy się tam nie pojawiła. To było do niej zupełnie niepodobne. Zaniepokojona przyjaciółka po kilku godzinach zadzwoniła do domu Nancy, aby sprawdzić, co się dzieje. Brat odebrał telefon i powiedział, że Nancy poszła pobiegać, ale nie wróciła. Wtedy wszyscy zaczęli się martwić. They said he called 911 around 7:30 to report seeing a person floating in the pond. The Wake County Sheriff's Office is handling the investigation. Wezwano policję i w ciągu kilku godzin rozpoczęto poszukiwania Nancy. Setki wolontariuszy oraz funkcjonariusze przeszukiwali okolice kary na lądzie, w powietrzu i na wodzie, rozdając tysiące ulotek. Mimo tych wysiłków nie udało się znaleźć Nancy. Jej rodzina przyleciała z Kanady i prosiła o pomoc podczas konferencji prasowej. They took his DNA, they searched the home, they put crime scene tape around the home. If they think they've got their guy, if they think he had something to do with it, what are they waiting for? Co ciekawe, brat nie pojawił się na tej konferencji wraz z rodziną swojej zaginionej żony. Poszukiwania trwały kolejny dzień, ale nadal nic nie znaleziono. 14 lipca 2008 roku, dwa dni po zaginięciu Nancy, mężczyzna spacerujący z psem zauważył ciało unoszące się w rowie melioracyjnym około 5 kilometrów od domu Nancy. Mężczyzna zauważył ciało, ponieważ w pobliżu krążyły sępy. Prosecutors say Brad Cooper had maps on his computer of the exact location of his wife's body where it was found. Zadzwonił na numer alarmowy. To była Nancy. Była martwa. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła miastem. Po odnalezieniu jej ciała wiele osób zaczęło podejrzewać Brada, ale nie było dowodów, które mogłyby go obciążyć. Policja uzyskała nakaz przeszukania domu i samochodów Brada, a także pobrano od niego próbki DNA. Jednak przez ponad dwa miesiące nikt nie został oskarżony o morderstwo Nancy. W październiku 2008 roku, po trzech miesiącach śledztwa, brat został aresztowany. Aresztowanie Brada oznaczało, że policja znalazła dowody wskazujące na niego jako sprawcę. Opinia publiczna nie znała tych dowodów, ale miała je wkrótce poznać. Proces Brada rozpoczął się w marcu 2011 roku. W trakcie procesu prokuratura przedstawiła dowody na finansową kontrolę Brada i jego pozamałżeńskie romanse. Jednak głównym dowodem przeciwko niemu było to, co policja odkryła w historii przeglądania jego komputera. The fact that I had not only one, but two witnesses prepared to say that these maps were planted on that computer would have made all the difference in the world. Brat przysięgał, że nigdy nie był w miejscu, gdzie znaleziono ciało Nancy i nie wiedział o nim niczego, poza tym, co zobaczył w wiadomościach. Jednak historia przeglądania jego komputera wykazała, że dzień przed zaginięciem Nancy Brad przeszukiwał mapy Google, powiększając dokładnie to miejsce, gdzie później znaleziono ciało jego żony. Prokuratorzy powiedzieli ławie przysięgłych, że Brad udusił Nancy we własnym domu, a potem użył swojego samochodu, aby przenieść ciało na odludny obszar.